chcielibyśmy przedstawić również kolejną część naszego sztabu szkoleniowego. Tak cichociemi ludzie, którzy siedzą za bandami i tak naprawdę nie wiadomo, czym się zajmują. Zawsze musisz nas zagrywać, jak się garbimy. To się wyprostujcie. Ciężko, bo synchronizuje, wiesz? Tam już wciągnij brzuch. No wciągam. Czy możecie podać definicję, czym tak naprawdę zajmuje się statystyk reprezentacji Polski? W skrócie, ja bardzo lubię takie określenie, że jak ludzie pytają, jak to w ogóle wygląda, czym się zajmujecie, o co to chodzi, to powiem tak. Każde dotknięcie piłki przez zawodnika na boisku jest przez nas zapisywane w specjalnym programie, na którym pracujemy, i później to jest jednocześnie nagrywane na kamerze. Łączymy to, co zapisaliśmy, z tym, co nagraliśmy. No i mamy to jakby pełen obraz gdzieś tam naszej gry, gry przeciwnika. Mamy po prostu, każdy kontakt jest zapisany, możemy sobie wyszukać w bardzo łatwy sposób zagrywki nasze, przeciwnika, przyjęcia. Możemy łączyć te elementy, co chcemy oglądać. No to już to, co my tam później pokazujemy, to chyba są już inwencje twórcze trenerów, asystentów, ale ja lubię tą definicję, że każdy gdzieś tam kontakt z piłką na boisku zawodnika jest przez nas zapisany w stricte określony sposób. Jest, mamy to. Mamy. A czy ty lubisz statystykę? Czy lubię? Lubię, musiałem polubić. Do czasu. Kiedyś. Myślę, że tak, no jest to na pewno gdzieś tam ciężki kawałek chleba. Myślę, że Marcin się ze mną zgodzi. Spędzamy dużo czasu przed komputerem, dużo czasu na meczach naszych, na meczach rywali. Siedzimy często na turniejach. Tak jak ja miałem jeszcze w młodzieżowych reprezentacjach. Cały dzień na hali, od rana do wieczora. Wracamy. No i potem nasza praca się nie kończy, a można w sumie powiedzieć, że się zaczyna dopiero w nocy, nocami gdzieś tam przygotowujemy analizy na najbliższych przeciwników. Dużo oglądamy siatkówki, także czy lubię statystykę? Tak, lubię. Natomiast u mnie faktycznie gdzieś od dziecka było to ciągotka do cyfr, liczb, analizowania nadmiernego. Jak sam odbijałem, bo nie twierdzę, że grałem w siatkówkę, ale odbijałem. To też zawsze gdzieś, już zawsze mi ciągnęło w stronę liczenia tego wszystkiego. I w momencie, w którym zorientowałem się, że nie będę nigdy grał na takim poziomie, na jakim bym chciał, to po prostu gdzieś zacząłem szukać dróg dalszych rozwoju, by pozostać przy siatkówce, i to właśnie była jedna z tych najbardziej mnie pociągających. Myślę, że można podsumować krótko, obaj uwielbiamy, a nawet jesteśmy w jakiś sposób świrami na punkcie siatkówki, ponieważ inaczej nie wytrzymalibyśmy tyle czasu przy komputerze. Kamil, powiedz mi proszę, jak wygląda przygotowanie takiego raportu meczowego? Każde zagranie jest to odpowiednim kodem zapisywane w programie, tak? To jest data volley, rozumiem. Są dwa programy takie topowe na świecie i w Europie, mogę tak powiedzieć, nie? Na świecie. Który się używamy, jest to polski program Volley Station i włoski Data Volley. My tutaj na kadrze pracujemy na obydwu z tych programach. Jeden program wykorzystujemy do jednej rzeczy, drugi do drugiej. Taki raport meczowy, no to tworzy się go od razu po meczu, tak? Jakby no, na bieżąco te właśnie kody, które my zapisujemy w trakcie spotkania, w trakcie treningu. No gdzieś tam jednym, dwoma przyciskami generujemy sobie taki raport w
programie i to myślę, że gdzieś tam na poziomie, na jakim tutaj się znajdujemy, to już jest bardzo wiarygodny raport i taki, który tam nie wymaga gdzieś tam później jakiejś aktualizacji po obejrzeniu treningu. Myślę, że to już jest sam raport sam w sobie robi się, generuje się bardzo prosto, bo on się sam tworzy. Myślę, że z gameplanami jest troszkę inaczej. No je trzeba bardziej, że tak powiem. To już trzeba bardziej przysiąść, nie? Czy coś jeszcze potrzebujecie, żeby zbierać dane, żeby te analizy były jak najlepsze? Dobre komputery, dobre kamery. Parę różnych drobnych ustrojstw, jest takie małe studienko, które się nazywa Avermedia. To jest generalnie rzecz biorąc, to jest stricte używane podczas meczów i podczas nagrywania treningów. Na co dzień służy to bodajże dla gamerów, do streamowania i nagrywania swoich gier. To nam pozwala po prostu zarówno w jednym, jak i w drugim programie nagrywać w czasie rzeczywistym i streamować też mecze w czasie rzeczywistym, ponieważ my w trakcie meczu jesteśmy połączeni z kamerą i z komputerem, który jest u góry i nagrywa te mecze. I tak jakby na ławce jest dostęp do streamingu, jest dostęp do powtórek ostatnich akcji i oczywiście wszystkich statystyk wynikających z tego, co my zapisujemy. A oprócz tego tak naprawdę też znajomość Excela, Corela, paru innych jakichś tam programów. Out. Jest na taśmie, panowie, tak wszystko tutaj... Na tym najwyższym poziomie siatkarskim jest tak, że w zasadzie każdy mecz jest dostępny. Ci najlepsi gracze są rozpisani od A do Z, natomiast z uwagi na swój kunszt i wysokie umiejętności dalej potrafią ograć rywali. Natomiast w przypadku nieco słabszych zespołów, nazwijmy ich właśnie bardziej egzotycznych, jak wygląda zbieranie danych takich rywali? To myślę, że Kamil może parę perełek z kadry młodzieżowych opowiedzieć. Powiem tak, tutaj jak przygotowywaliśmy się na Meksyk, czy nie mówię, że Meksyk to słaby zespół, ale no, to nie jest oczywiste było zdobyć mecze w Meksyku, tak? Chociaż mamy takie znajomości już w sumie ze skautami z innych reprezentacji, z Europy, ze świata, mamy wspólne grupy na WhatsAppie, że to nie jest problem. No, tutaj mówię, w seniorskiej siatkówce ja też jestem pierwszy rok, to było łatwe zdobyć materiały na Meksyk, mamy swój serwer, na którym gdzieś tam inni statystycy rzucają mecze, my się tym dzielimy, to jest teraz ogólnodostępne, to nie jest żadna tajemnica, każdy to wrzuca, mamy duże znajomości, zarówno jak i Marcin. Ja w młodzieżowych reprezentacjach miałem problemy, przykład z Mistrzostw Świata, w tamtym roku graliśmy z Nigerią, pierwsze spotkanie, no, uruchamiałem kontakty, prosiłem statystyków, ale no, nikt niestety no, nie posiadał żadnych spotkań i no, później też się okazało, że oni też nie grali za dużo sparingów, więc no, było to nie do przeskoczenia, tak? Jeśli ktoś nie nagrywa, nie skautuje, no to my nie mamy materiałów wtedy, tak? Więc graliśmy bez przygotowania taktycznego, całe szczęście wygraliśmy. A tutaj w seniorskiej prezentacji mamy dostęp do każdego przeciwnika. Powiedzcie mi proszę, wrócę do tych egzotycznych rywali. Chciałem zapytać, czy nasz najbliższy przeciwnik, Tunezja, do takich należy? Nie nazwałbym ich wybitnie egzotycznym. Jest to rywal, jest to rywal nieznany powszechnie kibicom tutaj w Polsce. Wynika to z tego, że po prostu nie grają w naszych europejskich rozgrywkach i też nieco odbiegają poziomem od topowych drużyn. Natomiast są trenowani przez włoskiego szkoleniowca. Większość z nich gra w lidze tunezyjskiej, ktoś grał w lidze francuskiej, ktoś jeszcze w którejś z tych egzotycznych lig, chyba pokroju greckiej. Natomiast siatkówka jak to siatkówka. Okej, mają tam jedno czy dwa jakieś zagrania odbiegające od standardowych, ale nie jest to jeszcze taka kategoria, tak jak Kamil mówił właśnie, że o Nigerii albo perełkach pokroju Indii, które zdarzały się na rozgrywkach młodzieżowych, gdzie naprawdę człowiek bywał zaskoczony tym, co widział na boisku.
W tej chwili Tunezja jest już rozpisana przez nas na czynniki pierwsze i można powiedzieć, że swoją pracę wykonaliście schludnie, sumiennie i wszystko jest okej? Okay? Wykonaliśmy to jak zawsze. Mam nadzieję, że to schludnie, sumiennie. No jest na pewno, jest. Oczywiście jest nas tyle osób w sztabie tutaj, że każdy się pilnuje, pomagamy sobie. Tunezja jest już gotowa. Tak, proces ostatecznej weryfikacji trwa. No, myślę, że czekamy, nie możemy się doczekać. Zdecydowanie, przerwa jest bardzo długa, aż za długa. Ale to już jest seria? Mamma mia!